Pańskim. Gromadzimy się, by modlić się w szczególnej intencji. Jesteśmy bowiem w przededniu wybuchu, w przededniu 68. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. I dzisiaj modlimy się w intencji tych wszystkich, którzy oddali życie za ojczyznę, polegli walcząc o wolną ojczyznę, także za równość cywilną. Modlimy się za wszystkich z oddziału, szczególnie z oddziału Bryska i Radosław, za żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli tutaj, na tym terenie, na Powiślu, na Czerniakowie. Witam bardzo serdecznie księdza prałata, majora, już dzisiaj księdza Henryka Pietryńskiego, który razem ze mną sprawuje mszę świętą. I on także modli się za wszystkich, którzy poległi w Powstaniu Warszawskim. Modlimy się więc dzisiaj także za wszystkich tutaj obecnych, którzy przeżyli ten czas. Ogarniamy swoją, naszą modlitwą was wszystkich, kochani kombatanci, bo jesteście świadkami tamtych wydarzeń. I na początku tej mszy świętej stańmy wprawdzie przed Panem i wyznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie sprawować nam najświętszą ofiarę. Czytanie z drugiej księgi królewskiej. Pewien człowiek przyszedł tam z Szalisza, przynosząc mężowi Bożemu, Elizeuszowi, chleba z Wiewodzi, 10 chlebów jęczmiennych i świeżego zboża chorą. On zaś rozkazał: podaj ludziom i nie jedzą, lecz sługa jego odrzekł: jakże to rozdzielę między 100 ludzi? A on odpowiedział: podaj ludziom i nie jedzą, bo tak mówi Pan: nasycą się i pozostawią resztki. Położył więc to przed nimi, a ci jedli i pozostawili resztki. Według słowa Pańskiego. Oto słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, zachęcam was, ja więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem miłości. Usiłujcie zachować jedność ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest ciało i jeden duch, bo też zostaliście wezwani jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. Oto słowo Boże. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział
rozdał siedzącym. Podobnie uczynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe łąki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i łąkami z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go odwołać królem, sam usunął się znów na górę. Oto słowo Pańskie. Aby Warszawa była wolna, aby Warszawa była szczęśliwa,
się tutaj do ani Kościół, ani ten plac, ani cały Czerniaków nie pomieścił. Bo tysiące tu martwił, tysiące tu poległy i wszystkich oddajemy cześć i chwałę. Moi Panie, dzisiaj w tej uroczystej Mszy Świętej tak się cieszę, że nic się zgromadziliśmy. Bo mi się sobie z gorąco upał wyjazdy, a jednak jest tutaj nasza obecność piękna i imponująca. Moi kochani, dzisiaj dziękujemy dobremu Bogu za męstwo naszych chłopców i dziewcząt, za tę odwagę, za to poświęcenie, za to oddanie życia swojego młodego dla świętej, dla wielkiej sprawy. Trzeba o tym pamiętać, trzeba to uznać, trzeba głowy pochylić, trzeba kim oddać. Moi kochani, dzisiaj dziękujemy Bogu także za matki. Polki matki, to przecież one wychowywały tę naszą młodzież, powstańczą i te dziewczęta i tych chłopców. To przecież matki mówiły, tak trzeba iść i walczyć. Uczyły naszą młodzież heroicznej miłości, heroicznego poświęcenia. O cześć wam matki, Polki kochane. Trzeba o nich pamiętać te. Bo one, gdy dziewczę, gdy córka, gdy syn wszedł do powstania, to nie mówili, zostań, abyś przeżył, abyś przeżył. Po prostu błogosławimy na tę walkę. Dawamy medali, który brak Matki Bożej, wciskamy różaniec. Moi kochani, jak dzisiaj myślę o tych matkach, to naprawdę serce mi się otwiera w wielkim chybie wdzięczności. Ojcowie nasi też byli chcieli. Też dali nam młodzieży świadectwo swojej ścisłej otaczku, swojej miłości dla ojczyzny i swojej nadziei. Trzeba walczyć, aby Polska była wolna, Polska była wspaniała. Pamiętamy, moi Pani, co powiedział nasz poeta, powstańczy Kamil Baczyński. A teraz trzeba nam umierać, aby Polska umiała być. Jedno zdanie. Tego bohatera, tyle miał do powiedzenia, tyle wierszy wspaniałych nam zostawił, ale to zdanie takie wielkie, głębokie, takie mądre, teraz trzeba nam ofiarę życia składać, aby Polska była. Kochani, chcielibyśmy to zrozumieć i docenić, to znaczy taka jest cena Polski wolnej. Poeta mówi, że tak, zapłaciliśmy i płacimy cenę naszego młodego życia. To jest tak, jak w Górni i w naszej teologii chrześcijańskiej zawsze sobie uświadamiamy. Synu, córko, jesteś ważna. Twoja godność chrześcijańska jest wielka, bo jesteś podkupiona krwią Chrystusa Pana. I to sobie cenimy i o tym często myślimy. Stąd nasza godność, stąd nasza wartość, nasza wielkość. Jesteśmy odkupieni krwią Chrystusa, a wolność naszej ojczyzny jest odkupiona krwią naszej polskiej młodzieży, warszawskiej dzieci. O moi kochani, o tym trzeba pamiętać. Trzeba tak byli o tym myśleć i tak poważnie, i tak z szacunkiem, bo wtedy, moi kochani, Polska w naszych sercach rośnie. Ta Polska jest piękna, ta Polska jest taka promieniąca na Europę, na cały świat. I tak powinno być. Pytają się niektórzy ludzie, a o co walczyło o Wiśle? A o co walczono na tym czółku czerniakowskim? O co tam chodziło? A Radosław to było? A zbudowanie Kryska? O kim mówicie? O moje kochanie, potrzebna jest wiedza, potrzebna jest historia, nie tylko ta piramida, prawda? I wielki piramida grecki. Potrzebna jest ta nasza historia. Ta, która się składa na nasze życie, nasze doświadczenia, nasze dzieje. I tak trzeba. Bo Wiśle walczyło na wyduchu czerniakowskim, to się o Polsce. Aby Polska była niepodległa. Aby była mocna. Aby żyła. Aby była świadectwem wspaniałego narodu w Europie, w całym świecie. Tutaj podnieście się miło, moi kochani, jak mówi program, który tutaj niedawno prawda odbyliśmy, modliło się i biło się o Polskę.
biło się o prawdę, aby prawda zaczerpnęła w naszym byciu. Popatrz, jak jest aktualne. Tak wtedy się biło prawdę. Żeby nie było fałszu w naszym byciu rodziny, zbiorowej, polskiej, by była prawda. Modlono się o prawdę i o sprawiedliwość. Walczono o moje kochanie ludzie na tym czasie, jak mocno na powierzchni, także o porządek, o pracę i tamte, o poświęcenie. Moi kochani, siedem słów zaczynających się od litery P stanowiło cały program Powiśla i Wyższy Uczelnia Polskiego. I chcemy to dzisiaj sobie uświadomić. Taki program był. Taki program mieści na swoich sztandarach i swoich sercach chłopcy, dziewczęta i dowódcy Powstania Warszawskiego. Jak wyliczono ten program? Jakby staramy się o tym wszystkim zapomnieć, ale my nieobecnie jesteśmy świadkami, nie damy się, nie pozwolimy zapomnieć, nie. Moi Pani, cały ten wspaniały walki, ten program wspierali także kapelani, a między innymi błogosławiony książce wstanek, którego pamiętamy i czcimy i pośrednictwem go wzywamy. Mamy tutaj jego relikwie w tej pięknej, prawda, kaplicy, moi kochani. Błogosławiony ksiądz Józef Stanek, góral, kapłan, ponad 28 lat zaledwie miał wierny w Boga i wierny w Polskę. Dlatego służył tutaj, na tym terenie. Dzień i noc, sierpień i wrzesień. Kochał ludzi tamte. Służył tym dziewczętom, tym chłopcom. Wspierał ich duchowo. Opowiada kapłan Targoński, mówi, prowieźnięca, byśmy stali na stanowiskach i kierowaliśmy karabiny maszynowe, ale ksiądz Stanek z krzyżem za nami nas wspierał. Czuliśmy się mocniejsi dzięki obecności kapłana i dzięki obecności krzyża. O tak, moi drodzy. Ksiądz Józef Stanek, ten młody kapłan, taki rzeczywiście ogromnie wytrwały, wytrzymały. On nie tylko, że rozdzielał Słowo Boże, uczynił taki wielki zasięg, nie tylko, że każdy powstańców trybekowy, ale tych, którzy byli ranni, którzy po zasypani pod łzami wydobywał ich życie, wracał. Wielu mi opowiadało, zawdzięczał życie kapelanowi, księdzu Stankowi, a tym umierającym niósł pociechę. Moi Panie, mówię o tym, abyśmy mieli w pamięci dobrze i szacunek serdeczny dla kapelanów i dla kapłanów. My, naród polski, gdybyśmy mieli szacunek dla tych, którzy zawsze byli z narodem polskim, narodowi służyli wierni do końca. I tak ksiądz Stanek służył wierni do końca. Nie skorzystał z propozycji, by się na drugą stronę, na kępę zasób, to prawie mu tam niby wolność, nie było wolności. Po drugiej stronie, niestety, jak wiemy, nie było wolności. Stanek był wierny swoim do końca, swoim powstańcom. A koniec był tragiczny, można powiedzieć. A jednak odniósł rękę zwycięstwo na Kubienicy, którą rozgotowali liberalne niemieccy. Już tak byli pełni nienawiści do kapłana i do Polaka. Postanowili go powiesić, że to niby cały świat będzie martwy. Z ironią, z tylerstwem pomylili się. Nasi chłopcy, dziewczęta, tych, których przepędzano do niewoli, nie mówiono o to na wódz, to wszyscy skłaniali głowę, bo dać mu cześć i szacunek. Tak, moi kochani. Tak jest nasz styl, nasza kultura. Przed miesiącem przyszła do mnie młodzież. Bartłomiej, Agata, Daniel i pani profesor Katarzyna. Prowieziemca chce opracować temat wielki. Temat książki ze wstanek kapela. Z kiedy wywiad przeprowadzimy? Nie tylko wywiad. Zebrali materiały, zdjęcia, których ja nigdy nie widziałem i powstała książka, której dzisiaj stąd przed chwilą księdzu prawdopodobnie ją pokazywałem. Moi kochani, działalność się zastanka na tle walki powstańcze na wyrzutku czerwiakowskiej. Wiecie, co znaczy, jestem taki zbudowany i zachwycony, że dla młodzieży to jednak jest temat. Że dla młodzieży nasza Polska dzisiaj czuje te sprawy. Że szuka bohater, szuka wzoru. Obiecała Polska taka była. Polska młodzież.
gdy pokrywa wzorów i bohaterów, tam gdzie rzeczywiście są bohatery, gdy oddali życie za naszą wolność, za naszą wielkość, za naszą kulturę i powstała piękna książka opracowania księdzu Prawdy Wimbrecha, gdyby była tutaj właśnie w tym naszym zbiorze. Moi kochani, będę kończył, bo powiecie, te 7 ksiądz Henryków rozgadał, nie? Ale ja chciałbym tutaj z wielką radością do was, moi kochani. Telefony wyrwały mnie z kuchni białej. Kto tam potrzebuje mnie? A pani prezydent wzywa księdza. Ksiądz będzie musiał w tym roku także prowadzić modlitwę i przemówienie w tych gloriach i Chrystus. Ja mówię, 6 lat co roku prowadziłem, a także w tym roku prosimy księdza. No więc wiecie, taka jest słowa kapelana. Ja już nie wiem imieniu waszym, bo my tutaj stanowimy jedną rodzinę, jedno zgrupowanie akatysta. Pozdrawiam wszystkich, panie i panowie z tego zgrupowania i zgrupowania radosne ze wszystkich praw. Jesteśmy jedną rodziną i dalej idziemy, choć nam jest ciężko, odrywamy się, podnosimy, jest nam ciepło, gorąco, zaakceptujemy słabość serca, ale idziemy do tego pod naszym panem. Moi kochani, sercem, modlitwą, wdzięczną pogarniamy wszystkich poległych, pomordowanych. Ale tak jak książka zaznaczy na początku, modlimy się za nas wszystkich tu obecnych. Abyśmy w sercu mieli dużo radości, dużo szczęścia, dużo poczucia takiego, byśmy spełnili swój obowiązek wobec ojczyzny, wobec warszawy, wobec naszych rodzin. Niech w sercach naszych będzie jak najwięcej nadziei. Popatrzcie, co nam dzisiaj Ewangelia. Pan Jezus mówi, jedzcie i jedzcie, oto chleb na was rozmnażam. Słowo Boże zawsze dla was jest najmocniejszym ziarnem. Tak, moi kochani, gdy był na naszej ziemi błogosławiony Jan Paweł II, pamiętamy, jak obficie zasiewał polską ziemię, jak mu zajmowało na tym, by ziarno Słowa Bożego w naszych sercach rosło, potężniało, aby Polacy byli narodem wielkim, pięknym, mądrym, wspaniałym. I jakby on do ostatniego duchu sprawował Eucharystię i rozdzielał ten chleb Boży. Jak tam Pan Jezus 5000 chlebami nakarmił, tak tutaj u nas Jan Paweł II nas nakarmił. I liczy na nas. Dlatego i jemu, przez jego pośrednictwem i za pośrednictwem błogosławionego Józefa Stanka, oddajemy nas wszystkich, naszą stolicę, naszą ojczyznę i tych, którzy poległi, oddali swoje młode życie, abyśmy byli wolni, abyśmy byli wierni, abyśmy byli zawsze zjednoczeni i pełni nadziei. Amen. Do wszechmogącego Boga z wiarą i ufnością zanieśmy nasze pokorne prośby. Módlmy się za poległych i pomordowanych przez wrogów naszej ojczyzny oraz zmarłych żołnierzy podziemnego państwa polskiego, Armii Krajowej, zgrupowania Siekiera Chrysta. Ciebie prosimy. Módlmy się za poległych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy zgrupowania Armii Krajowej Radosław. Ciebie prosimy. Módlmy się za poległych i zmarłych żołnierzy 9. Pułku Piechoty Dywizji imienia Leopolda Traugutta 1. Armii Wojska Polskiego, którzy z prawego brzegu Wisły w drugiej połowie września 1944 roku przybyli z pomocą powstańcom warszawskim walczącym na przyczółku Czerniakowskim. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się
Wielu spodobali się Tobie, abyśmy nimi
lekcję patriotyzmu i także, no, można powiedzieć, lekcję wielkiej miłości do ojczyzny dla młodych. Bardzo, bardzo księdzu za to dziękuję. Dziękuję także Wam, drodzy kombatanci, którzy zawsze w tym dniu, gdy się modlimy tutaj za Waszych kolegów i koleżanek, jesteście naprawdę wielkimi świadkami tamtych dni. Jesteście bezcenni, bo to przecież rzeczywiście niezwykłe świadectwo i tamtego czasu, i Waszej miłości do ojczyzny, i Waszej wiary. Za to wszystko Wam dziękujemy i otaczamy Was także naszą pamięcią, naszą modlitwą. I zapraszamy na przyszłe lata, abyście zawsze tutaj przybywali, gdy przychodzi nam się wspólnie modlić za
Oni naprawdę oddali swoje młode lata, młode życie, aby Polska żyła, aby Polska była wolna, abyśmy my te prawdę żyli i cieszyli się. I trzeba sobie to uświadomić, że ta nasza wolność wiele kosztowała i w dalszym ciągu wiele kosztuje. I moi kochani, wspominając tych bohaterów, czerpiemy siłę z ich męstwa, z ich poświęcenia, z ich miłości. Tej siły nam dzisiaj bardzo potrzeba, aby dalej Polsce służyć, aby Polskę budować, aby Polskę kochać, aby Polska miała najpiękniejszy, powiedział, żeby Polska miała najpiękniejszy kształt w naszych sercach. W Rzymie jest pomnik Piłsudskiego. Piękny pomnik, ja odkryłem go tam gdzieś kiedyś, w Rzymie mieszkałem. Na pomniku jest taki napis. Temu, który przywrócił właściwe miejsce w Polsce na mapie Europy. Piłsudski przywrócił właściwe miejsce w Polsce na mapie Europy. Dzisiaj jest też, jak widzimy, wszyscy wielka walka o właściwe miejsce Polski w Europie i w naszych sercach. Dlatego dziękujemy powstańcom warszawskim, którzy polegli i tym, którzy są wśród nami. Bo to jest rzeczywiście wielki trud, wielkie budowanie, wielka walka o to, aby Polska była w naszych sercach i to najpiękniejsza i mocna. Złożymy teraz wieńce, śliczne wieńce i piękna jest delegacja. Zapalimy zniczkę. Wieńce i kwiaty, jak powiedział poeta Tagore, są wyrazem naszej żywej wdzięczności i wiary. A zapalimy światła. To jest wyraz naszej wdzięczności i wiary w zmartwychwstanie tych, którzy polegli i w nasze zmartwychwstanie. Chrystus, który karmi nas swoim słowem i ciałem, zapewnia nam to, że my żyjemy i żyć będziemy. Prosimy o złożenie wieńców i moi kochani, z tego miejsca jeszcze tak bardzo pięknie i wdzięcznie pragniemy powiedzieć, no takie spontaniczne, wielkie słowa dla naszego kochana księdza prałata, księdza proboszcza. A dzisiaj to były słowa księdza, prawie tak serca płynące, a nam potrzebne. Nas umacniające, zarówno kombatantów, jak i młodzież, prawda? A nawet ja się podrywam jeszcze do tego. Brawa wielkie dla księdza proboszcza tu na świeżym powietrzu. Ogromne brawa. A więc my mocno pamięć, standard pamięci o powstaniu warszawskim trzymamy, bo to w akcji Burza było wielkie, największe wydarzenie. A Stalin się denerwował i mówił, co tam te kulaczki nad Wisłą się awanturują. Awanturuje się, on wiedział, że się awanturuje. Więc ja tylko po jeszcze raz serdeczne i gorące podziękowanie dla księdza prałata Włodzimierza Artymiuka na prezencję. Opiekuje się po prostu nami. To jest obok naszego kapelana, to jest nasz drugi ojciec duchowy. Od co roku, każdego roku przyjmuje nas tu serdecznie, no rzeczywiście jak, po prostu jak rodzinę. Więc jeszcze raz, ponieważ już klaskaliśmy, ale to było na polecenie księdza kapelana, a teraz na moje. Nie mogę też pominąć naszego kapelana, księdza profesora majora Wojska Polskiego, naszego księdza Kietlińskiego. Naturalnie już od wielu, wielu lat, tak jak słyszeliście państwo w kościele, po prostu służy nam, nas jest coraz mniej, a ksiądz kapelan zawsze jest na czele. Doganiam was, nie, Wojciolata. Niezawodny. Dla niego serdeczne podziękowanie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję druhom harcerzom ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. No rzeczywiście. Tak jak państwo widzicie, mamy już stare dziady, rzeczywiście nie miałby to standardu gdzieś. Gdyby nie harcerze, no to rzeczywiście nasz standard musiałby tam do podobnego. Brawa na harcerze, brawa! Bardzo, bardzo gorąco dziękuję wszystkim państwu tu obecnym, którzy zechcieliście uczestniczyć w naszej uroczystości i chcieliście swoją obecnością uświetnić
naszą dzisiejszą liturgię. Serdeczne Bóg zapłać. Szczęść Boże, czuwaj! Czuwaj. Myślałam, że druga.